będziemy dzisiaj obcinać Karolinie włosy. To będzie challenge, jak dużo Karolina pozwoli. Czyli jeżeli odpowie dobrze na jakieś pytanie, to jej nie obetnę, a jak źle, to obetnę. Nie zdecydowałabym się na taki challenge. Jak mam na wierzmowanie? Rita. O shit, dobra, ja ścinam. Cześć wszystkim, witajcie na naszym kanale i w kolejnym filmie z tej serii, bo to jest już drugi film, czy drugi, już. Aż. A tamten był bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu, czyli widzki wybierają nam kosmetyki. Tym razem będzie to makijaż. Jakiś czas temu prosiłyśmy Was na Instagramie, żebyście po prostu zasugerowały, które kosmetyki, to było chyba takie pytanie, które kosmetyki naszego polecenia kupiłyście i Wam się sprawdza i też wytłumaczenie. I wybrałyśmy dwie dziewczyny, które, każda z nas po jednej, które wybierały w Kokolicie, drogeri Kokolita dla siebie, jak i dla nas te same kosmetyki. Ja nie wiem, co jest w mojej paczce, Karolina nie wie, co jest w jej paczce. Będziemy tylko czytały maile od dziewczyn, gdzie mamy wytłumaczenie, dlaczego wybrały to, a nie coś innego. Mamy nadzieję, że będzie fan, bo jesteśmy tak podekscytowane, że paczki przyszły wczoraj i my tylko nagrywamy to od razu, bo to miałyśmy nagrywać za tydzień. Tak. Ale stwierdziłam, nie ma szans, nie wytrzymam. Oglądamy. Ja ci nie ufałam, ja tak czułam, że to dobrze, że to jest tak zapakowane, słuchajcie, bo tak to już na pewno Martyna powiedziała. To prawda, zaczynamy. Właśnie, więc na początku tak dla pewności, naprawdę nie wiemy, co tam jest, bo mała zmiana planów, jednak odpakowywanie tych folii troszeczkę za długo by nam zajęło i by zbyt hałasowało, więc zrobiłyśmy małą rotację i po prostu ja mam paczkę dla Mar, a ja mam dla K. I oczywiście nie wiemy, co w nich jest, odpakowałyśmy tyłem do siebie. Ale piękne ma rzeczy, Karolinka. Tylko też ma bardzo piękne rzeczy, w ogóle jestem w szoku, że niektóre są w asortymencie Kokolity. Nie podejrzewam, nie wiedziałam, nie miałam żadnego bladego pojęcia. I myślę, że od tego chyba zacznę, bo jestem tak podekscytowana, że to dostaniesz. Co to jest? Pokaż mi to. Ty też to masz! Ty też to masz! Ty też to masz! Anastazja Beverly Hills. O, dziewczyny! W życiu nie podejrzewałam, że to jest w Kokolicie i w ogóle to jest marka, którą... Czekaj, to zrobimy tą wymiankę, tak? Aha, że to jest dla mnie, bo może ja mam jakieś na przykład... Zaraz wytłumaczymy, znaczy zaraz przeczytamy wytłumaczenie dziewczyn, ale... Jaki to jest czad! Ale czad... Martynko, czytaj, dlaczego ty to dostałaś. Ja przeczytam, dlaczego ty to dostałaś. A, no tak, a ja potem... Dziewczyny, to był super, to był naprawdę super wybór, naprawdę. Uwaga. Następnym produktem, bo my nie po kolei, ale następnym produktem jest paleta rozświetlaczy z wyższej półki, czyli paleta marki Anastasia Beverly Hills. Przy tym produkcie mam największe obawy, ale mam nadzieję, że K będzie zadowolona i znajdzie swój ulubiony odcień w tej palecie. Jakie obawy ty możesz mieć? Dziążka! Ja faktycznie może nie jestem aż tak jak Mar, frikiem kolorówkowym i być może nie podejrzewałybyście mnie o to, że mogę się tym tak ekscytować, ale faktycznie no... Nie, no, ty lubisz rozświetlacze. To jest klasyk YouTube'owy. Ja lubię rozświetlacze, a Anastasia Beverly Hills, no nie miałam nic z tej marki. No i teraz się bardzo cieszę. A ty masz dlatego, bo... Naprawdę Daria i Nikola zrobiłyście coś fantastycznego. I fajnie, że obie pomyślały o tym, jak ona jest fajnie, jak ona jest... Wiesz, że gdybyś tego ten miała, to bym pożyczała? Ja bym pewnie wyciągnęła i ci dała te, które ci się podobają, bo tak się lubię, więc... Dobra, słuchajcie. Mar dostała tę paletę, dlatego że jest to nowość na Kokolicie, lecz nie na rynku. I z tego, co Nikola kojarzy, to raczej tej marki nie testowałyśmy, a są to światowe klasyki, to prawda. Super. I miała okazję kiedyś używać ich u koleżanki i to jest petarda. Więc dziewczyny, to oby wam też się sprawdziły. Dokładnie. Bo dziewczyny też dostają dokładnie te same kosmetyki, które wybrały dla nas. Jestem właśnie też podekscytowana tym, że te kolory są tak różne. Że teoretycznie tu mamy złoto, tu mamy taki biało-bananowy, mamy ten Stardust w ogóle, to jest jakiś sztos, nie ma czegoś takiego. Bo te takie już coś tam, a tego czegoś... Rewelacja. I to jest Glow Sugar Kit. Ja naprawdę jestem w szoku, że Kokolita... My naprawdę często robimy tam zakupy. Ja nie wiedziałam. I nie wiedziałam tego. Ja też nie wiedziałam. Jak wy żeście to zrobiły? Żeście? Naprawdę, zaczynamy. Teraz dawaj coś dla mnie, może się nie powtórzy. To może coś, czym ja się... Ja zacznę od tego, co ja bym się bardzo jarała. Dobrze. Dobra? I to jest malutka taka kompaktowa paleta marki Nabla i jest w nazwie Coral. Cutie Palette. Cutie Palette! Ale jest faktycznie cutie. I zależy, jaka jest... taka wiesz, co chodzi? Ale jaka jest ładna. Te produkty są tak fajnie, super. To jest w ogóle mega. I na koniec mini perełka, czyli kompaktowa paleta cieni z firmy Nabla. Jestem pewna, że te kolory świetnie podkreślą tęczówkę Karoliny. A i myślę, że i marnie przejdzie obojętnie obok tych kolorów. Czasami myślę w ogóle, a sobie podkraść i dziękuję. Miło, że to pomyślałaś, na pewno tak będzie, bo słuchajcie, to jest paleta. Wow. Która jest paletą dodatkową. Już to teraz widzę, bo tutaj nie mamy na przykład bazowego cienia, ale jak. Ale...
Wiecie, że, tak, bo wiecie, jak ja mam tak, że mój makijaż jest bardzo prosty, ale zazwyczaj bazuje na tym, że gdzieś pojawia się błysk. Tak. I zazwyczaj on pojawia się w złotym, bądź różowym, bądź w peachy kolorze. Wszystkie trzymam tutaj. Ale ten. Mandarin. I love it. I love możesz it too. Możesz zasłoczować, proszę, nie chcę cię matać, ale bardzo pragnę zobaczyć, jak ten. Ale jest piękny! Jest przepiękny. Taki powiem wam, że mieli się bardziej na złoto troszkę bardziej. Tak. Nie widać tak mocno tego pomarańczu, który... Ciekawe, czy jak na tym różu nałożyłabyś ten, wiesz co chodzi, kolor na kolor. O, różowy już jest taki bardzo. Ale teraz to już w ogóle jest... Ale będziesz miała pięknie oczy malowane. Słuchajcie, rewelacja. To jest mega. Mega i... No i w ogóle na blanku pod względem opakowania to po prostu wygrywa. Karolinko. To też jest chyba jakaś nowość, też tego nigdy nie widziałam. Będzie oznaczenia nowe, o co tutaj? Ale fajnie, że to jest miał jakiś zacofany Martynko. Fajnie, że to jest wszystko nie zasypane na zwierzątka. Dobrze, że Wicki nas uświadamiają. Tak. Ja. Dobrze, teraz coś dla ciebie. Coś dla ciebie, więc moja droga, do ciebie również trafia paleta Nabli. Z tym, że jest to inna, jakaś duża, nie wiem co tam jest w środku, sprawdzaj. A ja już ci mówię, dlaczego ona do ciebie trafiła. Znaczy ja też bym pewnie taką wybrała, więc... Jezu, dotknij. Matko, jakie opakowanie, przepiękne. Słuchajcie, to jest paleta Secret Palette. I coś, co tygryski lubią najbardziej. Uwielbiam cienie i palety Nabla i wy chyba też. A o tej palecie jakoś strasznie cicho na polskim YouTubie. Recenzowała ją Dim. I nigdy więcej. A kolory w palecie to petarda, podkreślają idealnie twoje zielonkawe oczy, Martynko. Jestem w szoku, ja nie widziałam. Tylko że... piękna! Ja w ogóle nie widziałam, że ta paleta istnieje na rynku, tak jak napisałaś. Piękna. A zaraz nas to w ogóle wytłoczona na takiego krokodyla. Wow. Ej, to jest... Nabla to jest po prostu sztos. Nie, to jest jakiś... W ogóle o co tutaj chodzi? Co się stało? Tak, prawda? Na kreskę. Jezu, jestem w szoku. Ale jaki ładny róż też. Jezu, to jest wszystko piękne. Jest. O co chodzi w ogóle? Jest czarny. Super. Ej, naprawdę jestem w szoku. Paleta, o matko. Zawsze jak te lustra sobie się zobaczę, to ile... O jest. Naprawdę wybór... Nie no, ja... Naprawdę, ja... Ale to wygląda, no naprawdę, i to wygląda tak... Zobacz! Tak Insta-friendly jest, nie? Insta-friendly, luksusowo i w ogóle moja toaletka... To jest jakby luksusowe! To jest jakby trochę tak. Grażynko! Lecisz dalej, Martynka? Jest, nie, jestem w małym szoku, bo ja naprawdę nie miałam żadnego pojęcia, że w ogóle istnieje ta paleta. Czy ty ją gdzieś widziałaś? Nigdy. Ja nigdy jej nie widziałam, a przecież każdą z palet Nabli gdzieś tam tak. Miałyśmy w swojej kolekcji, testowałyśmy. Tak. Czy zostały, czy poszły w świat, ale ta jest po prostu... Zachwycona jestem, dziękuję ci bardzo. Naprawdę jestem ci wdzięczna. Dobrze. A ja może teraz tak pójdę w twarz. Bo jestem zaskoczona, że krem BB. Krem BB, tak, i to jest marki It's Skin. Pamiętasz, a powiedziałabym, że Misza, ja nie wiem czemu po opakowaniu, myślałam, że Misza, a It's Skin. Ale o nim, pamiętasz, że my testowaliśmy It's Skin te serum. Różne, tak, te zamienące. Tak. Ja miałam takie... O, jakie śliczne! I ma pompeczkę! Piękne! Jest już mój. No jest! Jest już mój i no... Już, czekaj, czytam. Jest. Na pierwszy ogień idzie krem BB ze śluzem ze ślimaka, haha, żart. Nie mogłam przejść obojętnie obok tego produktu, wiedząc, że do tej pory śluz ślimaka sprawdzał się u K w produktach pielęgnacyjnych, a do tego jest fanką kremów BB. Dodatkowo produkt posiada filtr SPF. Czego chcieć więcej? Boże! Jesteś cudowna, jest naprawdę. Przekochana. Słuchajcie, kolor bardzo podobny właśnie taki miszowy, no powiedziałabym. Więc i bardzo w ogóle delikatny, pachnie przepięknie, bo już to czuję z daleka. Przepięknie. Jest mniej kryjący niż misza, w sensie jest mniej kremowy. Jest troszeczkę bardziej płynny, zobacz. Ale to może być jego atut, że będzie troszeczkę lżejszy. To dam może być dla ciebie fajna alternatywa. Dam wam znać, bo faktycznie w sumie śluz ślimaka. Śluz, no ma też taką konsystencję, która może to delikatnie, powiedzmy, rozwodnić, wiecie o co chodzi. I myślę, że to może być idealne połączenie. Jestem zachwycona opakowaniem. Na jesień. Nie no, opakowanie jest przepiękne. Zachwycające. Jezu, Karolinko, zacz. Ja mam wrażenie, że Daria też trochę pomyślała o twoim tak wizualnie, żeby twoja toaletka wyglądała tak spójnie. No zyskała. Moja toaletka naprawdę zyskała. Nie no, jestem zachwycona, tym bardziej, że ten krem BB faktycznie nie wydaje się taką tapetą. Tak, czyli coś, co idealnie będzie dla ciebie. Jestem w szoku. Znaczy, dziękuję. Naprawdę, to jest przecudowne. Dawaj. A teraz dla ciebie. Dziękuję, dawaj, kolejne wywoła. Dobrze, Martynko, ja chyba po prostu polecę dalej marką Nabla. Oh my
my goodness, ja... To jest puder, z tego co wiem. Jeszcze nie, oczywiście no, nie otwierałam, tak, ale tylko puder. Pamiętam. Tak, to jest puder! Jeszcze go nie... O, ale on jest pięknie zwakowany. Jest Boże, Nikola. I Nikola, widziałam, że ty malujesz, ty robisz makijaże, nie? Więc ja wiedziałam, że tutaj naprawdę mnie nie zawiedziesz w temacie makijażem, ale to po prostu jest sztos. Dobrze, więc puder matujący i utrwalający, ponieważ obie mamy cery mieszane. O. Nie taki nowy, ale przejrzałam wszystkie wasze filmy i go tam nie spotkałam. Naprawdę przejrzałaś nasze filmy? Nikola. Wszystkie? Nikola. Wpadaj na kawkę. Albo na prosecco. Wytrzymałaś z nami tyle czasu. Dobrze, i teraz przejrzałam wasze filmy, więc nie spotkałam. Jest transparentny, więc nie trzeba się martwić o dopasowanie do koloru. Nawet jeśli chodzi o porę roku, czy jesteśmy opalone, czy też nie. Niesamowicie, że przemyślałaś to i jeszcze to, że wiedziałaś, że nie miałam tego pudru, bo naprawdę go nie miałam. I to jest moim zdaniem wyczyn z twojej strony, bo ja pudrów testuję bardzo dużo. Naprawdę dużo i o większości nie mówię w ogóle, no bo na przykład nie są... W ogóle, godne. No godne tego, żeby wam po prostu zawracać głowę nimi, ale Jezu, ja już więcej nie muszę, ja już dziękuję. No, to jest naprawdę rewelacyjne. Ja naprawdę, naprawdę testujemy sporo kosmetyków, ale dzisiejszy dzień, czy to jest poprawne po polsku? Dzisiejszy dzień? Tak, Martynko. Dzisiaj po prostu mamy taki dzień, który jest dla mnie jak taki troszkę dzień dziecka. Naprawdę, Nikola, że święta. No też, no tak. Nie, jestem zachwycona. Ja bardzo ten puder chciałam przetestować, ale za każdym razem jakoś tak, wiecie, jak się robi zakupy, tak myślałam, szkoda mi hajsu, bo mam tych pudrów, nie? I dziękuję ci, że podjęłaś te decyzje za mnie. Dobrze, to w takim razie... A, o, dobra, super, mamy też, też mamy puder marki Lumene. To tego też nie miałam. Jestem ciekawa wytłumaczenia. Mój Boże. Bardzo tylko dotknij sobie, a mnie. No, właśnie, że to się nie... Uwaga, jestem... Też jest transparentny. Drugi wybór padł na puder. Tak wiem, Kani jest fanką pudru, dlatego wybrałam taki o satynowym wykończeniu, odbijającym drobinki światła. Podobno równie dobrze sprawdzi się pod oczami. Naprawdę dobrze nas znasz. Ale to jest miłe. Ale to jest miłe, bo słuchajcie, faktycznie, no jeżeli mam sięgnąć po puder, to nie lubię tych mocno matujących, więc to jest takie przekochane, że ty naprawdę mnie słuchasz, że nie mówię. Ma bardzo ładny kolor. Ma przepiękny kolor, no i ogólnie marka Lumene, no co to dużo mówić. Muszą się z tym matowym dobrze, chociaż też będziesz miała wtedy tę dużą tapetę, nie? A tam czemu? Po prostu nie założę podkładu. A to za jakiś czas zaczniecie karmić taką Kim Kardashian, szczerze pompujemy ci usta. Nie, ale bardzo doceniam to, że puder tak czy siak się przydaje. Może nie tyle na co dzień, co dla mnie na jakieś właśnie wyjście czy do filmu, więc fajnie, że będę miała jakąś alternatywę do tych właśnie matujących. Petarda, ja jestem naprawdę super, że w ogóle pomyślałaś o tym, żeby alternatywę dla Karoli... W ogóle fajne jest to, że zobaczę dziewczyny trochę tym jakimiś takimi krokami makijażowymi, nie? A tak, że tak jest tego, jest urozmaicone to bardzo. Że kto wie, może pojawi się na przykład makijaż nowościami od naszych widzek. Dobra, zobaczmy dalej. Teraz ja, tak? Teraz ty. Dobra. Teraz ja. Martynko, po prostu nabla. Co to jest? Króluje. I to jest coś ładnego, i to jest coś do. Co to jest? Przepraszam, ale otwieraj, a ja w międzyczasie. Makijaż to jest. Zestaw płynnych pomadek Pulp Kit od Nabli. Matowe pomadki to must have, a te od Nabli są super. Choć to chyba najsłabiej sprzedający się zestaw pomadek Nabli. Wydaje się być idealny, dobrany kolorystycznie, standardowe pomadki, bardzo lubię i zastanawiam się, czy jakość tego zestawu nie została zmieniona, jak to czasem bywa. A wiem, że Mar ma do czego je porównać. No masz. Mam. Jezu, jestem, ale nie wiem, czy się z tobą nie będę dzielić tym, no bo wiecie, przepraszam was, że ja tak reaguję bardzo, wiecie, tak może trochę nad wyraz, ale mnie naprawdę ekscytują takie rzeczy. Ja lubię te niespodzianki też w ogóle. No to jest super, naprawdę ten film daje nam tyle radości. Jeszcze fakt, że... Jezu, Korynko. Mamy się czym maliwać do filmów. Dziękujemy. Czuję, że ten kolor będzie bardzo twój. Bardzo twój, a ten będzie bardzo mój. Tak. A ten chociaż będzie nie, ten będzie też bardzo twój. Który, ten? No nie, ja ten. Ten w końcu, to jest a zobacz, jakie ładne kolory. Naprawdę? To są takie po prostu wariacje na temat czerwonego, prawda? Trochę bym powiedziała. Albo, no... Taki tutaj taka cegła. Kurczę, jestem w szoku. Można z nich robić też, wiesz, sobie ombrę. Dobra. Bardzo fajny. O, opiniamy, jak one ładnie pachną. To jest ten taki budyniowy zapach. Jest przepiękny ten zestaw. Naprawdę ostatnio sporo pomadek zdenkowałam, nawet swoich ulubionych, z Color Pop i tak dalej, więc to będzie fajne zastępstwo. Czegoś takiego nowego, nie? Bo my marki Nabla pomadki miałyśmy kiedyś, jeszcze jakąś jedną mam, czerwoną chyba właśnie. A tych na pewno nigdy nie testowałam, więc no w ogóle jak to jest pięknie zapakowane. Pop Kit.
Jak Pulp Fiction. Też mi się z tym skojarzyło. Wybaczcie, że tak macam tą grzywkę, ale po prostu nam. Dzisiaj no, nie chcę współpracować. Będziemy matać cały czas swoje włosy. Ja wiem, że też ostatnio to często robię, ale. I wiem, że to może denerwować, dlatego przepraszam. Słuchajcie, bo nie przepraszaj, jest gorąco. Po prostu nam te włosy cały czas się przyklejają do czoła. To o to chodzi, a nie, że chcemy wyglądać pięknie, bo. Już więcej nic nie zrobimy. Dobrze. Następna rzecz. A teraz. Dla mnie. Dobra, to ja biorę to, bo to wiem, że. To jest. Ja już zostałem. Widzę to z daleka, bo to, tych obok tych opakowań nie da się przejść. Nie da się. Kolinko, ty po prostu gromadzisz te rzeczy, The Balm, po prostu w takiej ilości, róż, że... Róż! Przepiękny. O, to róż, czekaj, szukam. Róż i The Balm. Matko, jaki przepiękny kolor! Myślę, że nie ma opcji, żeby się nie sprawdził, a ten odcień świetnie podkreśli dziewczęcą urodę Karoli. Jest przepiękny, słuchajcie, to jest właśnie taki zgaszony róż. Idealny. Idealny. Po prostu nie mam tutaj nic więcej co do dodania. No prawda. Opakowanie piękny odcień, przepiękny The Balm, kocham. Idealny. Jak ty to zrobiłaś, że tak pięknie trafiłaś z tym? Nie, jest przepiękny. Cudo. No aż normalnie możemy podebrać. Chciałam, że później jak też. Nie no, rewelacja, naprawdę. Ach, brak słów. No dzisiaj będziemy się bardzo ekscytować, bo naprawdę te wasze wybory są absolutnie genialne. I idąc tym krokiem, również masz coś. Róż. Paletełeła! Paleta. Paletełeła, ja która bardzo ładnie wygląda. I ma. Peach. Widzę napis Peach. Brzoskwinia to jest coś, co. Idealny zestaw czterech raczej ciepłych odcieni na każdą okazję. Nowość na rynku, której nie testowałam. Ale tak sobie pomyślałam, że jeśli Make Up Revolution idzie tak do przodu z produktami, to może to będzie strzał w dziesiątkę. Zobacz, czy to będzie strzał w dziesiątkę, ale. O, wow! Co tu chodzi? Skąd ty to? Jak ty to? O, wow! Jak ona to zrobiła, że. Jak to się. To są bardzo niespotykane kolory róży. Znaczy. Takie... Ja kocham takie rzeczy. Tak, ale koralie, ja znabli moje. Tak, ale wiesz o co chodzi? W zestawie zazwyczaj jest jakieś takie mieszanie, tak. Że trochę różu właśnie takiego na przykład baby, one są wszystkie w jednej tonacji. Ja ale uwielbiam. Ja uwielbiam ciepłe odcienie, bo ja ogólnie jestem bladą osobą, która potrzebuje takiego ożywienia. I mam chłodne róże, które nakładam raczej zimą, a latem i tak w jesień. O Jezu, dziękuję! Naprawdę są. Ja naprawdę się ekscytuję. Ja nie wiem, czy ten film wypuścimy, bo tutaj jest za dużo ekscytacji. Po prostu was zgorszymy naszą ekscytacją. U mnie na zakończenie bronzer. Bronzer marki Art Deco i wygląda. Ale czad! Czyli czad. Dwie rzeczy się powtórzyły, tak? Dwie rzeczy się powtórzyły. Ale ma piękny kolor. Także ten. Ej, dziewczyny, ja mam wrażenie, że. Mamy w tym samym odcieniu. Nie wiem, pokażę, jaki ty masz. Sześć. Sześć! Tak. Super, jest naprawdę super. Jezu, ja uwielbiam mieć takie same kosmetyki jak Karola, bo później możemy konfrontować się w recenzjach. Więc. Ktoś się duchy. Z nami zgadza. Znaczy duch, ale nie mój, tylko ten mieszkający gdzieś za ścianą. Jezu, dziewczyny! Rewelacja. Art Deco to też jest taka marka, którą rzadko testowałyśmy. Ja już widzę w lusterku, jaka jestem po prostu aż spocona. Z ekscytacji. To ja nawet nie patrzę w lusterko. Opakowanie, no po prostu to, jaką zrobiliście robotę wizualną w naszych toaletkach. Już nie mówiąc o tym nie makijaż, wiem. Ale... Hello, jak to wszystko wygląda. Ja nie wiem, rewelacja, się podzielę, może z mamą, może z kimś, bo aż mnie zgłupio. Bo naprawdę to jest tak... Nie wiem, naprawdę dziękuję ci, Nikola, bardzo. Naprawdę jestem szczęśliwa. Ja będę teraz... Czekaj, ja muszę to... No, dokładnie, mogę oczy pomalować, rozświetlacze. Tak, są... Tutaj, puder, bronzer. Zrobiłeś mi cały makijaż. Tak. Dziękuję ci bardzo. Tak. Naprawdę. Ja będę używała teraz przez najbliższe dni tylko tych kosmetyków i będę myślała o tobie bardzo dobrze. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało. Nie, ale to jest dziewczyny po prostu absolutna no, prawda. Ale wszystkie wybory, dokładnie. Wytłumaczenie bronzera z twojej strony. No. Nikola wybrała go dlatego, że jeśli zobaczymy to tłoczenie, to się zakochamy w nim tak jak ja. Miałaś rację. Jest przepiękne. Jego kolor też wydaje się być idealny. Jest to limitowana edycja stworzona na lato, łącząca pielęgnację. Ma w sobie witaminę E. Wow. Czyli łącząca pielęgnację i kolorówkę. Miałam już kiedyś rok, dwa lata temu brązę z tej marki i całkiem fajnie się sprawdził. Super. Jestem ciekawa, jak z jakością po takim czasie. Ekstra. Tutaj sprawdzimy. Kolejny produkt to bronzer, który moim zdaniem świetnie sprawdzi się do ocieplenia twarzy, ale również do podkreślenia opalenicy na ramionach czy dekolcie. Fajny pomysł, bo on faktycznie jest taki neutralny. Mhm. On nie będzie brudził, bo nie jest taki ani zbyt ciepły, ani zbyt chłodny. Naprawdę i w ogóle dziewczyny też szok, że wybrałyście te same produkty dwa.
Tak, ja myślałam, że żaden się nie trafi. Dwie absolutne petardy. Myślę, że gdybyś je miała, ja to samo chciałam powiedzieć. Naprawdę zazdrościłabym je. Fajnie, że nas pozbawiłyście tej emocji negatywnej. Ale tak naprawdę, na szóstkę. To jest wybory na szóstkę. Ja bym lepiej tego nie zrobiła. Zdecydowanie, bo nie byłyście takie tendencyjne, poszłyście w naszych ulubieńców, ani tylko chciałyście nas, zaskoczyć i bardzo wam się to udało. Tak. I to tak na maksa pozytywnie. I mamy nadzieję, że te kosmetyki u was również się sprawdzą. Dajcie znać w komentarzu albo w mailu, gdzieś w wiadomości prywatnej, jak tam wasze testy, bo fajnie będzie też się skonfrontować, czy to jest nasz wspólny ulubieniec taki czwórkowy. Tak. A pozostała część widzów niekoniecznie da znać, którego kosmetyku jesteście najbardziej ciekawi, jak się u nas sprawdzi, to pewnie gdzieś taka recenzja się pojawi, być może w ulubieńcach, nawet nie być może podejrzewam. Musimy jeszcze powtórzyć na pewno tego typu filmy, bo to jest fajne, że możemy was obdarować i jednocześnie poczuć taką fajną radość i większe jakieś takie, nie wiem, relacje lepszą z wami. Tak, super. Żeby naprawdę tam jesteście. Ja już chcę iść testować, dobrze, kończę to, tak jak mówię, sprawdzajcie oczywiście koniecznie nasz Instagram, bo tam również może pojawić się kilka słów na temat tych produktów. Jakoś tak mi dziwnie kończyć ten film, bo chciałabym jeszcze, żeby to było takie fajne. Takie fajne. Także po prostu, że dziękujemy jeszcze raz. Pa, pa, pa!